Z tej strony Miłosz. Dzisiaj nie będziemy grać, ponieważ to jest Q&A przez telefon. Q&A z Fabianem. Fabian, witaj się. Cześć. Siemanko, no. Siemanko. Możesz ty zacząć, bo ja zacząłem na dwóch Q&A'ach. Dobra. To nie, to może być też Q&A, ale czasami to możemy sobie trochę pogadać. Czasami będziemy gadać, a czasami będziemy pytania sobie zadawać. Spoko. No to pozdrawiam tam wszystkich. No to co? Nie przedłużajmy, zaczynajmy. Tak, pierwsze pytanie do ciebie. Co wolisz? Deszcz czy śnieg? Deszcz czy śnieg? Śnieg. Okej, ja też bym wybrał śnieg. Okej, dobra Fabianie. Co byś wolał? Czekaj, muszę się zastanowić. Potem ci miałem jeszcze taką śmieszną sytuację, ale to potem, jak już zadam się pytanie. Co byś wolał? Jechać na rowerze? Zgubić telefon? Jechać na rowerze i rozwalić telefon, który i tak już by nie działał, na którym nagrywasz. Kurde, to już bym wolał zgubić telefon, a potem, żeby ktoś go znalazł i do mnie zadzwonił, albo do kogośkolwiek, to nie? No i by się spotkał z tym. Dobra, teraz ci powiem taką śmieszną sytuację. Patrz. Normalnie na ludzi sobie wyszłam na dwór 16, poszłam do Orlik, pograłem z kumplami, co nie? No, no. No, to wracam sobie na ludzie z Orlika. Taka beka była na Orliku, jak się zaczęliśmy śmiać, Karol i taki inny stary, tak się śmialiśmy, że nie mogliśmy przestać. No i na ludzie wracam z tego meczu, potem przyszłam do domu, poszłam do sklepu, wróciłem zaś na dwór. Tak, gramy sobie piłkę z kolegami. A tam, u mnie tam są takie garaże, co nie? No. To ten gościu. Tam są goście, kurde, piwko, ziarełko, picie, no i my tam strzelamy. Taki mój kolega strzelił butelki dwie. No i tam postrzelaliśmy sobie, pograliśmy mecza. Potem gościu pijany. Potem gościu wbija nam piłkę tam daleko, daleko. I śpiewa Anatonii, Anatonii. Taka beka, jakby się tak śmieliśmy. A potem jeden gościu wchodzi na drzewo i krzyczy We are the champion. Jezu, jaka beka z tego była. Po prostu tak się śmialiśmy z kolegami, że nie dało się wytrzymać. Normalnie na drzewo se wszedł pijany, to nie? No, dobra, taka beka. Historię. Przed kilka dni temu byłem na skateparku i sobie skakałem na remiksie. Później, jak już przyszedłem do domu, to się skakłem, że mi na pod palcach, nie tam takie... Jak masz palce, nie? Jak masz palce, nie? To jest, no. Jest takie coś jak gdzie zginasz tak cały palec i takie coś jest takie, no wiesz o co mi chodzi, to takie jakby te mięśnie, coś takiego. No. No, to mi z tego zaczęła skóra schodzić, nie? I tak, tak pomyślałem, nie? Czy to zostawić, czy zdrapać, nie? I wyszło na zdrapanie, nie? I ja to zdrapałem jedno z tego, nie? Zdrapałem trzy razy, nie? I na drugim palcu to też zdrapałem, nie? No i się teraz tak w ogóle miałem plaster, nie? Bo to bolało, bo to boli, nie? No, to miałem plaster, a teraz nie mam nic, ponieważ bandaż mi się odwiązał na skateparku i będę musiał go sobie na rękę, nie? Ej, wiesz co? Bo ja mam taki pomysł, że jak skończymy ten odcinek, to w sumie moglibyśmy u mnie, oni by to widzieli, ty byś tam gadał o czym i byśmy sobie pograli w tego, w dobre futa. Dobra.
Jesteś za tym? No, mogę. No, ja ci, kurde, mi się to odinstalowało przez przypadek, bo ten, mój brat, kurde, stary, wszedł do pokoju kuzyn, to znaczy ja co nie, wziął aplikację, kurde, odinstalował, ja wbijam, nie mam długa futa, mam 2 miliony. Okej. Jakby co widzowie, to moje oczy są takie jakby trochę, no nie wiem, moje oczy się tak trochę zamykają, ponieważ przed chwilą spałem, bo mi się nudziło, nie miałem co robić. Kurde, a mam takie pytanie, nie, kiedy nagrasz jakiś odcinek? Ej, mam takie... Widzowie, ja w piżamie jestem, czy coś takiego. Po prostu mi się nudziło, nie miałem co robić i po prostu się położyłem na tapczanie i zasnąłem. Ej, mam takie pytanie, kiedy będzie odcinek na przykład z tego, z Clash Royale lub z Doga, nie, na BMX albo coś takiego? Nie wiem, ale chyba w jutro lub coś takiego. Użytkownik, który mi pisał, że mam zagrać w GTA 5, to nie zagram, ponieważ użytkowniku. Ja wiem, kto to za użytkownik, ponieważ znam, ale podaje się pod tym, pod innym nickiem tego, ponieważ nick jest wystarczająco dobrze znany dla mnie, dla tego użytkownika i użytkowniku nie chcę się wymieniać, nie zagram w GTA 5, ponieważ na telefonie ciekawe jak na telefonie mam sobie zagrać w GTA 5, jak po pierwsze nie mam pamięci długo, znaczy no nie mam dużej pamięci, a po drugie jeszcze bym musiał nie wiem, pousłać jakąś grę, żeby to zainstalować i nie zagram w GTA 5. W GTA 5 zagram wtedy, kiedy będę mógł nagrać na laptopie. Dziękuję, skończyłem. Ej, opowiem ci śmieszną historię. Siedzę sobie u kolegi tam na klatce, to nie? No, otwieram free chesta. I co wypada? 3 muszkieterki. Aha. No, ja już mam 7 arenę. 2071 pucharków. No. Tu zresztą mój kolega dołączył. Jest 7. Tutaj taki plan to jest niepokonanie, jestem pierwszy. Wow. Czyli nasz kolega, taki Oliś, on ma 6 arenę. No to nice. Naprawdę. Dobry. A co tam u ciebie? U mnie wszystko dobrze. U mnie wszystko dobrze, tylko że wczoraj nie byłem na skateparku, ponieważ... Wczoraj nie byłem na skateparku, ponieważ mi się opona rozwaliła, bo sobie tego podskoczyłem pod taki jeden murek. No. Nie, no w ogóle ja to w ogóle gościu, ja sobie idę, co nie? No, no. Zatrzymujemy sobie naszego kolegę, żeby z nim pogadać, co nie? Na luzie. A gościu jaki... zostaw go! Ty pajasu. Ale on wie, ale my się tylko bawimy. My tylko gadamy, co nie? A on tam w drzwi zszedł na dół, co nie? No. I mówi. Wypadnij stąd, bo zaraz zadzwonię na policję. A ja? A myśli pan, że ja się boję? Wziął kurde telefon, co nie? No. Chciał dzwonić. Miałem to gdzieś, że on będzie sobie dzwonił, co nie? No. Ignorowałem to, co on w ogóle robi. Wygłupialiśmy się z kolegami. Potem szedł do klaski, co nie? Ze swojego kolegę zatrzymaliśmy. Potem... Nie, nic się nie stało, co nie? No. Po 5 minutach gościu wychodzi, mówi, jak stąd nie odejdziecie, to coś tam, to dzwonię na policję, czy to jakby coś tam już tak w tym temacie powiedział. Dobra, no odeszliśmy. Ten gościu to był taki stary dziadek. Rozumiesz, o co chodzi? No i on stary tak was wkurzał. Jak on nas denerwował po prostu, rozumiesz to? Ja powiem, on po prostu... Stary, no. Jak teraz ty możesz opowiedzieć, co ci się tak naprawdę stało. Ale co się... Poczekaj, ja teraz coś powiem. Ja pamiętam te stare, dobre czasy.
Ja pamiętam te stare dobre czasy, jak sobie przed blokiem w piłkę grałem z kolegami i taką jedną babcię wkurzaliśmy i ona tak, no weźcie, weźcie tu pistoletu klat, będę za chwilę na policji dzwonię, no przyjdziecie tutaj grać, albo jej mąż wychodził i co on, i tak na nas ten palcem słoń, tak, nie wolno tu grać, nie, że nie ma No, no, tutaj, no. nie. No, albo jedna z koleżanek zabrała piłkę, nie? Wzięła do swojego domu, nie? Kolega poszedł po swoją mamę, nie? A kolega poszedł po swoją mamę, bo mu nie chciała piłki oddać, nie? No, to zeszła No. sobie na dwór i sobie miała piłkę w ręce i rzuciła do kosza na śmieci, nie? I mój kolega musiał specjalnie tam wchodzić. Ej, miałem taką śmieszną sytuację, nie wiem, wychodzę sobie na dwór, co nie? No, no. Gościu mówi, że coś zgubiłem, portfel, co nie? No. Wcale nic nie zgubiłem. Gościu mówi, czy to mój portfel? Ja mówię, nie. Dobra, poszłam dalej, co nie? Jakiś starszy pan idzie. Ja sobie odbijam piłkę, to normalnie, normalnie się odbijam, co nie, od ziemi. I to tak normalnie, co nie, easy. A ten gościu, co, nudzi ci się? No to ja mu wyskakuję z tekstem. A co, kurde, nawet się poodbijać nie można, masz z tym jakiś tam problem, ma pan jakiś z tym, co nie? On nic nie robił, nic, kompletnie nic. Powiedział, nie pyskuj gówniarzu, bo na następny raz dzwonię na policję. Ja mówię, że się pana nie Pan boję, na że dzwonię. policjo. Ale ci stary, my sobie jesteśmy na odniku, co nie? No. I tam się fauluje normalnie, ja siedzę na boisku, to ja faulowaliśmy mojego kolegę, a ty mówisz gościu, ej, co ty robisz? Przecież tak się nie gra, nie wolno faulować. O A kurde. masz to? Jezu, ja nie mam pytań. Po prostu szok. Dobra, chcesz jeszcze, ile minut nagrywasz? 12, to jeszcze 2 minuty. I teraz pytania. A potem ja nagram coś. No dobra, to teraz pytanie, poczekaj, teraz pytania. To zrobimy tak, teraz pytania. Co wolisz? Co wolisz? Jeszcze takie info. Możemy, na przykład, jak jest pytanie, co wolisz, kola, Pepsi? Możemy odpowiedzieć to i to, lub kola, lub Pepsi, wiecie? I tak, jeżeli pod tym odcinkiem było 7 łapek w górę, to Ile? my z Grzmoszem zrobimy taki odcinek, że po prostu będziemy gadać przez cały odcinek ten i ten. Dobra, zadaję ci pytanie, szybko, szybko. No dobra, co wolisz? Telefon, czy tablet? Telefon, bo to przyjaciel człowieka. No, też dobrze, dobrze. Co wolisz? Co wolisz? Wynosić na dwór laptopa i chwalić się z kolegą, że masz laptopa Lenovo? Czy wynieść telefon, który jest stacjonarny? Czy wynosić A, na... czy nosić laptopa na dworze z kolegą, który też ma, czy mieć telefon jakiś ten? Ty weź inne pytanie, bo nie rozumiem trochę tego pytania. No to ja zadam jeszcze raz. Co wolisz? Wynosić laptop i chwalić się kolegom, że masz laptop Lenovo? Czy wynosić na dwór telefon stacjonarny? Nie wiem, szczerze. No to dobra, zadawaj szybko pytanie, bo już 14 minut nagrywam. Dobra, to ostatnie pytanie. Co wolisz? Mieć stanowisko komputerowe, czy stanowisko telefonowe, czyli wszystko mieć na telefonie, dużo pamięci, grania w różne gry? Stanowisko, a to pierwsze jak było? Komputerowe. No to stanowisko komputerowe, dobra, dobra ludzie, ja to kończę, to była pogadanka z Fabianem i trochę pytań, No. ziomeczki, trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie ten Właśnie. kanał, Tak, tak. narka, jeśli dacie suba, Elo, elo. to jutro pod poduszką znajdziecie 5 zł, narka!